Witamy Państwa w firmie Energy Goes Polska. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować auto w wersji Cabrio. Tutaj jest to Opel Astra z silnikiem 1.6. Chcielibyśmy Państwu pokazać, że montaż instalacji gazowej do aut ze zdejmowanym dachem, tak naprawdę tutaj nie istnieją żadne przeciwwskazania. Są niewielkie różnice konstrukcyjne, o których za chwileczkę powiem. Natomiast jeżeli chodzi o samą bazę samochodu, czyli jego konstrukcję, jego silnik, jest to całkowicie podobne. Jeżeli chodzi o zbiornik w takich autach, musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że potrzebujemy w bagażniku jeszcze troszeczkę miejsca na składany dach, także możliwości montażu zbiornika są zawsze troszeczkę tutaj ograniczone, jeżeli chodzi o wysokość zbiornika, jaki możemy zastosować. Jeżeli mamy wnękę na pełnowymiarowe koło zapasowe, nie przeszkadza to w montażu standardowego zbiornika nawet do 55 bądź większego litrażowo. Tutaj w tym przypadku akurat mamy dosyć głęboką wnękę. Dach nam się składa powiedzmy do tej pozycji. Tutaj jest taka roletka, która odpowiednio nam zabezpiecza. Właśnie tutaj widzimy haczyki. To jest miejsce, do którego możemy włożyć bagaż do bagażnika i to nie będzie przeszkadzało w składaniu dachu. Jak widzimy, ta cała wnęka jest głęboka, także normalny zbiornik tutaj montujemy i tak jest w większości aut właśnie ze składanym dachem. Jeżeli mają Państwo auto w wersji Cabrio, zachęcamy do kontaktu z nami, zachęcamy, aby do nas podjechać, sprawdzimy możliwości montażowe, na 99% będziemy w stanie Państwu pomóc. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy.